Słuchajcie, to dzisiaj mam tą przyjemność, żeby dalej kontynuować rzecz, o której mówiłam już od paru miesięcy. Jesteśmy w trakcie przyglądania się modlitwie pańskiej, czyli Ojcze Nasz. I nie wiem, czy wiecie, do jakiego momentu... Wojtek. Tak, jesteśmy, już doszliśmy do tego momentu, gdzie Jezus uczy nas jednego zdania, które myślę, że pierwsza połowa jest całkiem przyjemna, gdy się modlimy. I odpuść nam nasze winy. Górka zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy wypowiadać dalszą część. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, czyli jeżeli ta modlitwa dokładnie brzmi w ten sposób: Panie Boże, jeżeli ja nie odpuszczam moim winowajcom, to pamiętaj, Ty nie odpuszczaj moich win. Więc to jest bardzo taka trudna modlitwa, myślę, bo każdy z nas boryka się z różnymi sytuacjami trudnymi. Każdy z nas był na pewno przez kogoś skrzywdzony, każdy z nas był rozczarowany, każdy z nas doświadczył w jakiś sposób jakiejś zdrady albo jakiejś takiej sytuacji, gdy ludzie nas po prostu zawiedli, gdy może świadomie albo nieświadomie działali przeciwko nam i z tego składa się życie. Jakbyśmy popatrzyli w różne nasze historie, to myślę, że tych wydarzeń mogłoby się całkiem sporo uzbierać. I teraz chciałabym troszkę pokazać wam to, co to tłumaczenie z języka greckiego, to tłumaczenie bezpośrednie, interlinearne, jak brzmi ten fragment modlitwy Ojcze Nasz w tym bezpośrednim tłumaczeniu. I odpuść nam długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych. To jest, mi się bardzo podoba to tłumaczenie, bo tak naprawdę my już wiele razy, mówiąc tą modlitwę, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, możemy to po prostu pięknie wyklepać. I po prostu to w ogóle straciło znaczenie często w naszych myślach. O co chodzi z tym odpuszczaniem? O co tutaj chodzi? I to tłumaczenie pokazuje, że tu chodzi o uwolnienie. Tak jak Bóg nas uwalnia od naszych win, tak zaprasza nas do tego samego. I to słowo po grecku brzmi, nie wiem, wiecie, ja nie studiowałam greki, ale przepisałam sobie ze słownika, jak to greckie słowo afiemi. Nie wiem, czy dobrze je wypowiadam, ale co ono znaczy? Ma wiele znaczeń i to dokładnie, co tutaj mamy jako uwolnienie. My uwolniliśmy. To znaczy puścić, zostawić w spokoju, dać spokój. Macie czasami takie sytuacje, które do was ciągle wracają? I właśnie tutaj Bóg mówi: daj spokój. Po co się męczysz? Daj spokój, daruj. Darować, umorzyć dług, przebaczyć, odpuszczać, zaniechać. To słowo oznacza również nie trzymać dłużej. Nie trzymaj tego dłużej, puść. To słowo oznacza zrezygnować z wszelkich wzajemnych pretensji. I myślę, że jak sobie tak popatrzymy bliżej, to troszkę tak z tego takiego
mówienia już z pamięci, to może się okazać, że to słowo dzisiaj w naszym życiu jest nam bardzo potrzebne. Żebyśmy pewne rzeczy puścili, żebyśmy w pewnych sytuacjach dali spokój, żebyśmy zrezygnowali z pewnych pretensji, z pewnych takich, nie wiem, naszych uraz, które nosimy, bo wiecie, my czasami to tak oddzielamy, że przebaczenie dotyczy jakiejś krzywdy. Przebaczenie dotyczy tego, co ktoś mi wyrządził, ale jakieś drobne urazy, na przykład ktoś krzywo na mnie spojrzał, ktoś nie tak się do mnie odezwał. I to są takie drobniutkie rzeczy, prawda? To już w tym, to już przebaczenie, no to jakby ktoś mi wyrządził krzywdę, to ja takie grube rzeczy przebaczam. Ale co z takimi drobnostkami, które co chwila coś, ktoś nie tak wobec mnie postąpił? I tutaj chciałabym przejść do tego, czym jest uraza. I według, przeczytam wam niektóre synonimy słowa uraza w języku polskim. Uraza to jest obrażanie się. Komu zdarzało się obrażać? Ręka w górę. O, dobrze. Złość. Zdarzało wam się złościć na kogoś? O, jakiś smutek odczuwać z powodu czyjegoś zachowania też? To też, dobra. Poczucie krzywdy. Mieliście? Ok. Jakieś pretensje? Tak. Jakieś wyrzuty? Więc może jak nawet nie wyrzuty, to pewne takie rozżalenie w sercu? Też? Też. Dobrze. Jakieś może oburzenie? Ja na przykład wam powiem, że mi różne oburzenia się non-stop zdarzają, jakieś oburzenia. Jakąś może odczuwaliście niechęć? Zdarza się? Okej. Okay. Jakieś mieliście poczucie niesprawiedliwości? No, więc to wszystko się mieści dzisiaj w tym, o czym jest mowa w modlitwie Ojcze Nasz. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest tak ważne, że Jezus umieścił to w modlitwie, która powinna być naszą codzienną modlitwą? Że każdego dnia powinniśmy tymi słowami się modlić, każdego dnia powinniśmy się zastanawiać nad tym, co jest takiego w tych słowach, że to powinno jakoś weryfikować nasze życie. I bardzo wam polecam katechizm Kościoła Katolickiego, bo on nam pięknie pewne rzeczy przybliża. I chcę wam dzisiaj wyświetlić punkt 2840 z tego katechizmu odnośnie właśnie tych słów. I katechizm mówi do nas tak. Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca. Przez wyznanie grzechu nasze serce otwiera się na jego łaskę. I myślę, że tutaj jest taki klucz. Jeżeli my mamy jakąś złość, jakieś pretensje, jakieś rozżalenie, jakiś wyrzut, w tym momencie nasze serce staje się zamknięte na łaskę, którą Bóg chce nam dać. W tym momencie serce nasze staje się takie skostniałe, staje się takie twarde, że Boża miłość nie może przeniknąć do tego serca. I Jezus jest tego świadomy, dlatego wie, halo, tu jest klucz do tego, żebyś doświadczał, żebyś doświadczała Bożego miłosierdzia, Bożego serca, Bożej miłości, tego, jaki Bóg jest dobry, to dzisiaj Bóg nas zaprasza, żebyśmy troszkę przypatrzyli się naszemu sercu, w jakim jest dzisiaj stanie. Czy gdzieś tam nie jest coś może takie skostniałe, jakieś zatwardziałe?
I w ogóle mnie zastanowiło też to, na co Kościół zwraca szczególną uwagę. Powinno wzbudzać w nas przerażenie. Powinno wzbudzać w nas przerażenie. Wiecie, ponieważ obracam się w tym świecie takim kościelnym, w świecie ludzi, tak naprawdę mam w większości przypadków, mam ludzi wierzących. Mam ludzi, którzy deklarują się jako katolicy. Wokół mnie są ludzie, którzy chodzą regularnie do kościoła. A mnie czasami przerażeniem napawa to, że my jako wierzący potrafimy chować w sercu urazę, potrafimy gdzieś tam ciągle żyć w przeszłości jakimiś zdarzeniami, co ktoś mi powiedział, co ktoś zrobił, jak się zachował. Ja po prostu sama też patrzę, do czego to prowadzi, że to są straszne rzeczy. Ja też patrzę na siebie, co się ze mną dzieje, kiedy ja nie przyuważę tego, że nagle coś zaczynam mieć jakiś żal, jakieś coś, jakieś onse i tak dalej i zaczyna się po prostu wchodzenie w takie kamienne serce, które jest zamknięte na łaskę Bożą. I tak, żeby przybliżyć też pewne rzeczy, to chciałabym wam przytoczyć słowa świętego Grzegorza z Nyssy. On tak fajnie to mówi. Jak niemożliwa jest zgoda między dobrym i złym oraz przyjaźń między czystym i nieczystym, tak człowiek twardego serca sam się odłącza od Bożej miłości. Człowiek twardego serca sam się odłączy od Bożej miłości. I to są takie kluczowe rzeczy, bo wiecie, my możemy grzeszyć i myślę, że będziemy niestety to robić, dopóki tu żyjemy. Byśmy chcieli mieć takie święte życie, ale co chwila coś się dzieje. Dlatego Jezus mówi, módl się codziennie, żeby Bóg ci przebaczył twoje winy, bo wie, w jakiej kondycji my żyjemy. Ale też, wiecie, inaczej jest, kiedy ja na przykład popełnię grzech i przychodzę po łaskę, to co robi Bóg? Udziela mi tej łaski. A kiedy ja wchodzę w nieprzebaczenie, to co się robi z moim sercem? Zamyka się na tą łaskę. I tu jest ogromna rzecz. I teraz, jeżeli ktoś ma tutaj Pismo Święte, to proszę, żeby otworzył pierwszy list Jana, 3 rozdział, wersety 14 i 15. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, wersety 14 i 15. Kto ma? Alinka, głośno. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Dziękuję bardzo. To jest pewna przestrzeń nieprzebaczenia, która tak naprawdę wprowadza nas w śmierć. I o tym mówi Słowo Boże. Bo jeżeli ja nie miłuję, to co jest przeciwieństwem? Jeżeli ja mam problem z jakąś osobą, to co jest przeciwieństwem? Przeciwieństwem jest to, co jest negatywne. To, co pochodzi ze śmierci. I jeżeli moje serce jest w takim miejscu, gdzie jest mi trudno, gdzie mam problem z miłowaniem tej osoby, bo ona jest trudna do kochania, bo z nią się trudno spędza czas, bo trudno się z tą osobą przebywa, bo zawsze potrafi mnie wyprowadzić z równowagi. Macie takie osoby, z którymi jest po prostu trudno. Tutaj Słowo Boże nam pokazuje,
co się dzieje, że albo miłujemy, albo jesteśmy po tej drugiej stronie, albo jesteśmy po stronie życia, albo wchodzimy w śmierć. I teraz to jest niesamowita rzecz. Zobaczcie, że Słowo Boże jest radykalne. Jest tak naprawdę w tym momencie albo jedno, albo drugie. Nie ma trzeciego, że ja będę sobie obojętna. Słuchajcie, obojętnością można kogoś zabić. Obojętność to jest ukryta przemoc. I są przeróżne sposoby na to, żeby niby ja po prostu kogoś ignoruję, staję się obojętna wobec tej osoby, a tak naprawdę to jest wyraz mojej niechęci, a niechęć to jest uraza, a uraza to jest nieprzebaczenie. I tutaj Jezus chce nam pokazać, jak to jest ważne i jak to jest kluczowe. Wiecie, mnie też to bardzo zachwyca, że tak naprawdę psychologia nic lepszego nie wymyśli od tego, co powiedział Bóg. I tak naprawdę, jakbyśmy troszkę popatrzyli, to znajdziemy tam na przykład takie rzeczy, jak chociażby psycholodzy, którzy nie są wierzący, gdy przychodzi do nich osoba, która ma problem z nieprzebaczeniem, to wiecie, co psycholog mówi? Przebacz, bo to ciebie uwolni. To jest dobre dla ciebie. Chociaż jest niewierzący, ale on wie, że nieprzebaczenie największą krzywdę robi nam samym. On może nie wie, że to jest śmierć duchowa. Nie wie, że gdy my trzymamy nieprzebaczenie w sobie, to tak naprawdę jesteśmy z dala od łaski Bożej. Jesteśmy z dala od... Duch Święty nie może w nas swobodnie działać, poruszać się tak, jak chce. Więc psycholog sobie zupełnie może nie zdawać sprawy z tego, jaki jest stan duchowy takiej osoby, ale wie, że z psychologicznego punktu widzenia ta osoba jest w złym stanie psychicznym, gdy trzyma urazy i nieprzebaczenia. I to, co zaleca, to zaleca przebaczyć, odpuścić, zostawić w spokoju, dać spokój, darować. I to jest niesamowita rzecz. I teraz przejdźmy do drugiego słowa. O, tutaj to miłowanie. To jest słowo agapao, czyli przyjmować z zadowoleniem, podejmować, bardzo lubić, gorąco miłować. I od tego słowa miłować, bo to jest czasownik, a rzeczownik to jest agape. Znamy to określenie. Agape to jest dobra wola. Wiecie, my troszkę jesteśmy w języku polskim trochę ograniczeni, bo my mamy na miłość słowo jedno miłość. A w języku greckim są różne słowa na określenie miłości. I akurat ta miłość agape, to słowo agape, określa pewną życzliwość w sensie decyzyjnym, a nie emocjonalnym. Uwaga! To znaczy, że ja jestem dla kogoś dobra nie dlatego, że moje emocje mnie do tego nakłaniają, ale jestem dobra, ponieważ podejmuję taką decyzję. Więc może być tak, że ta osoba działa mi na nerwy, ale ja decyduję ją agapę. Ja decyduję, żeby jej okazywać miłość, bo Bóg jest miłością. I to słowo agape oznacza miłość w sensie takiej postawy, jaką Bóg ma względem ludzi. To jest postawa świadczenia dobra komuś, kto na to, uwaga, nie zasługuje. Kto na to nie zasługuje. I też jest taka ciekawostka, że agape to jest inaczej posiłek wspólnotowy, agapa. Myślę, że się niektórzy spotkali z tym określeniem. To jest miejsce, gdzie możemy sobie nawzajem okazywać miłość, gdzie sobie nawzajem służymy, gdzie jesteśmy razem. I to z jednej strony mamy się uczyć od Boga, ale z drugiej strony okazuje się, że nie jest to takie łatwe.
Bo ja znam osoby, które nie potrafiły na przykład wytrwać w jakiejś wspólnocie, ponieważ nie potrafiły przejść takiej i takiej osoby. Ponieważ nie potrafiły jej przyjąć z tym, jaka ta osoba jest. Nie potrafiły gdzieś się znajdować w jej otoczeniu. I uwaga, są to ludzie wierzący. Są to chrześcijanie. I teraz my jesteśmy powołani przez Boga do zupełnie czegoś innego. Więc teraz troszkę powiedziałam negatywnie, ale chciałabym wam pokazać, co robi z nami przebaczenie. Bo robi z nami niesamowite rzeczy. I pierwsza rzecz, co przebaczenie robi z nami, to jest to, że nas uzdalnia do tego, żebyśmy byli w komunii z Bogiem. Żebyśmy rzeczywiście wchodzili w jedność z Bogiem. Bez przebaczenia jest to niemożliwe, bo Bóg jest przebaczeniem, bo Bóg nam przebacza i tutaj nie jest to możliwe. I teraz katechizm nam to podpowiada w punkcie 2631. Prośba o przebaczenie poprzedza właściwą, czystą modlitwę. Ufna pokora stawia nas w świetle komunii z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem oraz w komunii z innymi. To jest coś niesamowitego. Do tego prowadzi nas przebaczenie, że my rzeczywiście otwieramy nasze serce na Boga i zaczynamy Boga bardziej doświadczać w naszym życiu. Zaczynamy widzieć, jak bardzo On chce przeniknąć nasze życie, jak bardzo On jest blisko i nasze serce się otwiera na to, co Bóg chce z nami robić przez przebaczenie. Druga rzecz, co sprawia przebaczenie? Sprawia, że nasze prośby są wysłuchane. Wiele razy my się modlimy, odmawiamy przeróżne modlitwy. Jesteśmy totalnie nieświadomi tego, że nasze nieprzebaczenie, nasza uraza, niechęć do kogoś, jakieś rozżalenie blokuje tą modlitwę. Nie z powodu tego, że Bóg jest zablokowany, ale ta modlitwa nie dociera przez nasz brak przebaczenia. I o tym mówi między innymi święty Cyprian, który też cytuje Słowo Boże. Bóg nie przyjmuje ofiary podzielonych braci. Poleca im odejść od ołtarza i pojednać się najpierw ze swoimi braćmi. Pamiętacie te słowa Jezusa? Jeżeli chcesz złożyć swój dar przed Bogiem, chcesz ofiarować Bogu jakąś modlitwę, idź, pojednaj się najpierw ze swoim bratem, a później przyjdź i dar swój ofiaru. Najwspanialszą ofiarą dla Boga jest nasz pokój, zgoda, jedność całego wiernego ludu w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. I my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo nas te nieprzebaczenia blokują. Jak blokują nasze prośby, które zanosimy. I to jest coś niezwykłego. Kolejna rzecz, co sprawia przebaczenie, to, uwaga, sprawia, że Bóg może w nas działać ze swoim uzdrowieniem. Skąd to wiem? Ze Słowa Bożego. I znalazłam. Dzisiaj się nawet konsultowałam z Heniem, czy on pamięta fragment. I Heniu nie pamiętał fragmentu, ale Duch Święty mi przypomniał. To jest z Księgi Syracha. I Słowo Boże mówi, gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? I teraz, wiecie, chcę tutaj rozgraniczyć pewne rzeczy, bo Bóg robi z nami niesamowitą rzecz. Gdy ktoś się nawraca do Boga, on jeszcze totalnie ma nieuporządkowane życie. On ma tam totalny bałagan. I Bóg najpierw bierze tego człowieka, uczy go przebaczenia, przebacza mu wszystko, uzdrawia go, doprowadza go stawia go na nogi,
I mówi: dobrze, a teraz ty idź drogą za mną, a teraz ty ucz się ode mnie. I teraz, jeżeli ktoś dopiero co się nawrócił, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze tak naprawdę nie zna Boga, to ja w ewangelizacji nigdy w życiu nie przyjdę i nie powiem: słuchaj, bo ty musisz przebaczyć, bo w twoim życiu jest tyle nieprzebaczenia, ja komuś czegoś takiego nie zrobię. Bo w jaki sposób człowiek może przebaczyć? On najpierw musi tego doświadczyć na swoim przykładzie. I Bóg jest tak miłosierny, że On najpierw nam pokazuje miłość, pokazuje nam przebaczenie, pokazuje nam miłosierdzie, żeby nas zaprosić do tego, a teraz ty czyń tak samo jak ja. Skoro tobie przebaczono, to i ty masz przebaczać. Więc teraz pytanie takie, w którym miejscu my jesteśmy? Jeżeli my przyjęliśmy Boga do swojego życia i pragniemy z Nim kroczyć, to to są rzeczy, które nas dotyczą. I często jest tak, że właśnie nieprzebaczenie stoi jako przeszkoda. My się modlimy co spotkanie uzdrowienie, a Bogu o wiele bardziej zależy na uzdrowieniu naszego serca niż na przykład na uzdrowieniu naszego kolana. Wiecie o tym? Że uzdrowienie naszego wnętrza jest czymś znacznie, znacznie ważniejszym. Więc ja wolę po prostu najważniejsze, żebym była w niebie. Nie mówię już tego, że wolę kulawa iść do nieba, bo po skręconym kolanie stwierdziłam, nie będę tego wypowiadała nad swoim życiem. Ale czymś znacznie ważniejszym jest uzdrowienie naszego wnętrza. Jak my tutaj czytamy to uzdrowienie, to w tym uzdrowieniu dotyczy to naszego uzdrowienia fizycznego, naszych chorób, ale też uzdrowienia naszego wnętrza, uwolnienia nas od grzechów, uwolnienia nas od tego, co nas zniewala, od różnych, nie wiem, czy to będą jakieś depresje, czy to będą jakieś różne rzeczy, z którymi my się ciągle borykamy i z którymi sobie nie potrafimy poradzić. I może tym kluczem do naszej wolności to jest nasze przebaczenie z serca. Bo tak mówi Bóg, że mamy przebaczyć z serca, a nie tylko, tylko tak powiedzieć sobie: okej, to ja przebaczam, ale dalej w środku tam się dzieje. Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy Jego naśladowali. Więc to uzdrowienie może czeka na nas, ale czeka na nas, żeby najpierw zostało uzdrowione nasze wnętrze. Żeby zostało uzdrowione, uzdolnione nasze serce do przebaczania i wtedy Bóg będzie robił różne z nami historie, jak uzdrowienie różnych chorób, uzdrowienie różnych, nie wiem, naszych słabości. Bóg chce to robić, ale kluczem jest przebaczenie. Kolejna rzecz, co się dzieje z nami, gdy my przebaczamy? To mi się podoba najbardziej. Gdy my przebaczamy, stajemy się podobni do Boga. Stajemy się podobni, stajemy się tak jak On. I to jest coś niesamowitego. I święty Jan Chryzostom, ja dzisiaj tak troszkę sięgam po tych naszych świętych ojców Kościoła, różnych takich. I on pisze tak: nic zatem bardziej nie upodabnia nas do Boga jak to, gdy złym i niesprawiedliwym ludziom przebaczamy. Posłuchajcie, my przebaczamy, chociaż sami potrzebujemy przebaczenia, bo co robimy? My ranimy inne osoby. My, czy chcemy, czy nie. My zadajemy ból, my robimy różne głupie rzeczy i my ranimy ludzi. Więc to, że my przebaczamy, to my żadnej łaski nie robimy, bo my sami potrzebujemy przebaczenia. A zobaczcie, co robi Bóg. Bóg nam przebacza, chociaż nic nikomu krzywdy nie zrobił. Nic nikomu nie zrobił, a On przebacza dlatego, że On jest dobry, że On kocha, a miłość przebacza. I On to robi z tej pozycji zupełnie niewinnej.
My nie możemy o sobie powiedzieć, aha, aha, bo ja to jestem. Ja bym w życiu tak nie zrobiła, jak ta osoba. Ja bym w życiu tak się nie zachowała. Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę i zaraz się okaże. To wiem po sobie. Gdy tylko tak pomyślę, zaraz się okazuje, co we mnie siedzi. I teraz Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy Jego naśladowali, żebyśmy stawali się tak jak On. I w tym najbardziej przypominamy Boga, gdy my przebaczamy. Bo Bóg daje nam przebaczenie za darmo, w obfitości. I to jest coś cudownego. I katechizm nam pokazuje właśnie, w jakich różnych rzeczach Bóg chce, żebyśmy Jego przypominali. Wyróżnienie jako występuje niejednokrotnie w nauczaniu Jezusa. Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Teraz uwaga, standard mamy wysoki. Standard mamy wysoki. Ale gdyby Bóg nas zostawił samych, to byśmy mieli problemy. Ale najlepsze jest to, że Bóg chce to zrobić z nami. Że On chce nas upodabniać do siebie przez swoją łaskę. I On wie, że On nas nie zostawi samych, że my z Nim jesteśmy w stanie doskoczyć do tego standardu. Bo my często, znacie to powiedzenie, albo może słyszeliście, bo ja słyszałam od kilku, uwaga, od kilku wierzących osób, żeby było jasne. Ja przebaczyłem, ale nie zapomniałem. Słyszeliście to kiedyś? Czy tak przebacza Bóg? A jak Bóg przebacza? Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwam od was wasze występki. Tak przebacza Bóg. I teraz Bóg nam pokazuje, że my mamy się stawać, mamy przebaczać tak jak On, mamy robić tak jak On, bo będziemy wtedy do Niego podobni, będziemy przypominać, ja cię. Ja chcę być miłosierna jak Bóg. Ja chcę kochać jak Bóg. Ja chcę przebaczać jak Bóg. Ja chcę być doskonała jak Bóg. Bo On mnie do tego zaprasza. I piąta rzecz. Co sprawia przebaczenie? Przebaczenie sprawia, że ja zaczynam chodzić w prawdzie. Że z moich oczu spadają łuski. To, co mi się wydaje, to, co bym sobie pobożnie życzyła, to, co bym chciała. My czasami sobie stwarzamy tą iluzję i niekoniecznie chcemy tej prawdy, ale przebaczenie sprawia, że zaczynamy chodzić w światłości. I o tym mówi Słowo Boże. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wersety 7 i 8. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Uwaga, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. I teraz odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Może się okazać, że to jest klucz do tego, żeby nas wyzwolić z naszego narcyzmu, z naszego egoizmu, z naszego fałszywego przekonania, że to ja jestem taka skrzywdzona przez innych, że to ktoś mnie tak źle potraktował, ale ja bym w życiu kogoś drugiego źle nie potraktowała. I może to jest po prostu klucz do tego, żeby stawać w prawdzie przed Ojcem. Więc jak my mamy sobie pomóc? Żeby rzeczywiście wejść w tą taką codzienną higienę przebaczania. Bo ja bym to tak chyba nazwała, tak jak mamy mieć codzienną higienę osobistą, żeby innym było z nami dobrze, to
potrzebujemy takiej higieny duchowej, czyli przebaczenia. To pierwsza rzecz, musimy pamiętać, że my jesteśmy grzeszni. Że jeżeli ktoś uważa, że nie ma grzechu, to sam siebie oszukuje. Jeżeli ktoś uważa, że komuś krzywdy nigdy nie zrobi, to sam siebie oszukuje. Prędzej czy później poranimy się nawzajem. Dlatego potrzebujemy tej higieny przebaczenia. Potrzebujemy uczyć się miłości, która przebacza. I to nas uwalnia, ponieważ co my robimy? Słuchajcie, wciąż oczekujemy czegoś od innych. Prawda o nas jest taka. Inni są nam winni miłość, uwagę, podziw, swój czas. Różne rzeczy są nam winni. I bardzo często nie liczy się dla nas bliźni, ale to, co nam daje. Daje nam swoją atencję, daje nam swój czas. I po prostu nam jest wtedy dobrze. I tak naprawdę nie chodzi o tą drugą osobę, ale chodzi o nas, żeby nam było dobrze. I się okazuje, że my po prostu żyjemy w takiej bańce i się okazuje, że nagle jesteśmy tacy przeczuleni na swoim punkcie. Macie czasami tak? Ktoś nagle jakoś dziwnie na was spojrzał, a po prostu mi się to nie podoba. Jak ktoś tak mógł. I my mamy jakieś przeczulenia na swoim punkcie. Każdy na innym. Ale mamy różne przeczulenia. Mamy jakieś takie swoje próżności. I teraz prawda jest taka, że inni nieustannie nas zawodzą. Albo nas zawiedli już, albo nas zawiodą. To jest tylko kwestia czasu, ponieważ w pewnym momencie nie będą w stanie spełnić naszych oczekiwań. Mamy oczekiwania co do tego, jak dana osoba powinna się wobec mnie zachować, co powinna zrobić, jak powinna postąpić. My mamy oczekiwania swoje. I teraz żywimy urazy i mamy jakieś negatywne uczucia. Mamy jakąś urażoną dumę. I często chowamy się do własnej skorupy i przybieramy taki pozór obojętności i zbywamy innych takimi pięknymi, ale pustymi słówkami. I teraz potrzebujemy spojrzeć na siebie w prawdzie. Jezus nas do tego zaprasza. Dlatego Słowo Boże mówi: czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Drażni cię drugi człowiek? Popatrz na siebie. Przypatrz się dobrze sobie. Stawaj w prawdzie. Skoncentruj się na tym, czy na pewno nie ma podobnych cech u ciebie. I może się okazać, że to działa uzdrawiająco, bo po prostu nagle to ta druga osoba nie jest taka zła. I przestaje mnie tak drażnić, bo zdaję sobie sprawę ze swoich własnych zachowań. Druga rzecz, którą potrzebujemy, żeby nam ułatwić to przebaczanie, to jest: uznaj, że sędzią jest Bóg, a nie ty. Bo teraz co się dzieje, kiedy ja mam urazę do kogoś. Ja tego kogoś osądziłam. Ja stwierdziłam, że ta osoba źle postąpiła, źle się zachowała. Ja wydałam na jej temat osąd. Ja wam dam taki przykład, jak bardzo Bóg mnie poruszył, bo wiecie, ta uraza to jest też oburzenie. Jak na przykład mnie oburzają różne skandale w kościele, w którym jestem, bo ja kocham ten Kościół i powiem wam szczerze, mnie to oburza. I co chwila, jak już się trochę uspokoi, to coś nowego wychodzi. Oburza mnie to. I gdy ja taka oburzona przyszłam do Boga i zaczęłam się modlić i swoje oburzenie przed Nim wylewam, to Bóg mi na tej modlitwie powiedział: a kto jest sędzią tego biskupa, tego człowieka czy tego człowieka? Kto jest sędzią, ty czy ja? Ja po prostu na tej modlitwie
to po prostu, aha, no byłam oburzona, dobra, Boże, to uznaję, że Ty jesteś sędzią, uznaję, że to jest Twoja rzecz, a nie moja. I mnie Bóg bardzo, że tak powiem, otrzeźwił w tym moim oburzeniu, gdy ja byłam oburzona na to czy na tamto. Bóg mi zadał jedno pytanie. Kto tutaj jest sędzią? Ja czy Ty? Więc ja po prostu chcę oddać Bogu cześć i uznać, że On jest sędzią, a nie ja. Dlatego Słowo Boże mówi. Kim jesteś Ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. Więc jak patrzysz, oburza cię drugi człowiek, to jest sprawa jego Pana, czyli jego Boga. Oburza cię brat we wspólnocie, siostra we wspólnocie, to jest sprawa jej czy jego Pana, Boga. On będzie sądził i zrobi to znacznie lepiej niż ja. Trzecia rzecz, która nam pomoże, to jest to, żeby modlić się za tych, którzy nas skrzywdzili. Są takie momenty, gdy nasze emocje są po prostu totalnie poturbowane. I chcę Ci powiedzieć, masz prawo do swoich emocji. Masz prawo do pewnych takich przeżyć wewnętrznych, które są trudne. Bo może rzeczywiście ktoś wobec Ciebie wyrządził naprawdę krzywdę. Masz prawo. I teraz co zrobić? Jak podjąć decyzję o przebaczeniu, kiedy moje emocje we mnie w środku krzyczą coś zupełnie innego? Co ja mam zrobić? Ja w takich momentach staję i zaczynam się modlić za tą osobę. Zaczynam modlić się o zbawienie dla tej osoby, modlić się o to, żeby ta osoba doświadczyła Bożego miłosierdzia, żeby Bóg ją, jeżeli ona rzeczywiście wyrządziła zło, to żeby Bóg ją doprowadził do nawrócenia. I nagle się okazuje, że ta modlitwa przemienia moje serce i ja zaczynam znajdować dla tej osoby współczucie. Ja zaczynam coraz bardziej się za nią modlić. I moje emocje, które były dotąd negatywne, zaczynają się przemieniać. To jest taki klucz. Możemy po prostu naprawdę w to wejść, podjąć na początku decyzję. I do tego zaprasza nas Jezus, bo mówi do nas w Ewangelii Mateusza. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Tak będziecie podobni do waszego Ojca. My nie mamy się modlić za tych, którzy nas przepraszają. Jeżeli ktoś uzna, że mi wyrządził krzywdę, przyjdzie mnie przeprosić, to może jej przebaczę. Nie. My mamy przebaczać tym, wobec których czujemy się skrzywdzeni, wobec których, nie wiem, czy czujemy jakąś urazę, niechęć, cokolwiek. I nie czekać, że ta osoba ma do nas przyjść i się łaskawie z nami pojednać. I gdy my zaczynamy wchodzić w to przebaczenie, to nagle się okazuje, że to ja mam pójść do tej osoby i ją przeprosić. A ja wcześniej czekałam na przeprosiny. Wiecie, naprawdę Bóg robi takie numery, że nam otwiera oczy, ale też uzdalnia nas do tego. Kolejną rzeczą to jest podpowiedź Boga. Jeden dzień. To jest podpowiedź. Panuj nad gniewem i negatywnymi emocjami. Ja kocham ten fragment, bo on mnie wiele razy stawia do pionu. List do Efezjan. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czy nie mamy prawa odczuwać gniew? Masz prawo się gniewać. To ten fragment o tym mówi. Masz prawo się pogniewać. Masz prawo odczuć gniew
jeżeli coś się dzieje nie tak, bo to jest informacja dla ciebie, że może musisz zadbać o siebie, może musisz postawić komuś granicę, żeby ci nie robił krzywdy. Może trzeba powiedzieć komuś, ja ci nie daję ci prawa do tego, żebyś mnie nie szanował. Nie pozwalam na to. Bo ja jestem godna szacunku i chcę ciebie szanować. Więc odczuwanie gniewu to jest bardzo dobra sprawa. Ale Bóg nam daje świetną granicę. Podaje nam termin. Jeden dzień. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Masz prawo się spotkać ze swoimi emocjami, a później masz przebaczyć. Później masz po prostu zrobić z tym porządek. Ok, przyjęłam do wiadomości, zobaczyłam, że coś się dzieje, że ktoś może nie tak postąpił wobec mnie, że ja się tak poczułam i tak dalej, ale dalej mam przebaczyć. I teraz dalszy wers mówi, ani nie dawajcie miejsca diabłu, bo wiecie, co się dzieje, jeżeli my się gniewamy dłużej niż jeden dzień, my wpuszczamy diabła do naszego życia. My otwieramy drzwi i mówimy, diable, ja ciebie zapraszam. Postanowiłam się gniewać dłużej niż jeden dzień. Ja ciebie zapraszam. Masz pełne prawo niszczyć moje życie. Masz pełne prawo robić spustoszenie. Bo ja nie postępuję jak dziecko mojego ojca, ale otwieram ci drzwi. Bo nie robię porządku z moim sercem. I nie porządkuję tych negatywnych emocji. I stąd się dzieją różne trudne rzeczy w naszym życiu, bo my nie trzymamy tego jednego dnia. I to działa naprawdę, dla mnie działa uwalniająco. Jak się jestem bardzo emocjonalną osobą, mam duże wyrzuty emocji, ale po prostu ten jeden dzień sprawia na mnie bardzo uzdrawiająco, bo ja wiem, że ja nie mogę trzymać urazy, nie mogę tego robić. Dlatego ostatni punkt to jest strzeż swojego serca. Pilnuj swojego serca. Pilnuj swojego wnętrza. I zobacz, co tam się dzieje. Bo może tam się zaplątł jakaś trucizna nieprzebaczenia, jakaś trucizna urazy i zatruwa ci życie, zatruwa życie twoim bliskim, ludziom, z którymi masz do czynienia. Macie takie osoby, które są pełne goryczy? Skąd to się wzięło w tych osobach? One nie dotrzymały terminu jednego dnia. Przeholowały. Po czym ich wnętrze zaczęło produkować gorycz. Dlatego jak w moim sercu się coś dzieje, staję do modlitwy i po prostu widzę, że mam jakieś takie dziwne serce. Coś się dzieje. Coś wobec kogoś, jakieś moje myśli, jakieś moje emocje. Więc co ja robię? Wołam o Ducha Świętego. Wołam o Ducha Świętego, bo wiecie, co On robi? Zamienia serce kamienne. Serce kamienne. Serce, które nie przebacza. Na serce z ciała. Ja po prostu wiem, że są takie miejsca, takie chwile, takie emocje, z którymi sobie po ludzku nie potrafimy poradzić. Ale wiecie co? Duch Święty ma moc rozbić największy kamień w twoim i moim wnętrzu i On może to serce przemienić. Dlatego to jest najlepsze, co możemy zrobić. Wołać o Ducha Świętego. I wiecie, są takie rzeczy, gdzie czasami chciałabym powiedzieć, że u mnie te rzeczy się dzieją nie dłużej niż jedna doba, nie dłużej niż jeden dzień. Chciałabym tak powiedzieć, ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. I gdy ja zobaczę, że w moim sercu coś trwa dłużej, i wiecie, im dłużej to trwa, tym dłużej jest to wykorzenić. To jak z chwastami. Im bardziej się to rozrasta, tym później trudno ci jest z powrotem przywrócić normalny stan, bo tych chwastów jest coraz więcej. Więc ja po prostu tak długo, ja w tym jestem
jestem po prostu nie do zatrzymania. Ja sobie nie pozwalam na takie serce i tak długo wołam do Ducha Świętego, aż On nie przywróci mi serca z ciała. Aż to serce nie będzie z powrotem wolne. Aż ja nie uwolnię moich dłużników, tych, którzy nawet nie wiedzą, a coś zrobili przeciwko mnie. Najczęściej to jest tak, że oni w ogóle nie wiedzą. A po prostu ja sobie tam coś nachowałam i wołam do Ducha Świętego i wiecie, co On robi? Zawsze przychodzi, zawsze przemienia to serce. Więc każdy może to zrobić, bo to jest taka nasza codzienna higiena. Higiena, by badać swoje serce, by je oczyszczać, by wołać do Ducha Świętego. Amen.